Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wrócę jeszcze troszeczkę do Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych, gdzie walczył nasz Jan Krzysztof Duda. Partia ostatnia, 21. z Aleksiejem Saraną. Bardzo ważny pojedynek Jana Krzysztofa Dudy. Powiem tak, w turnieju szwajcarskim na długim dystansie, ale też niedługim, powiedzmy, w ogóle w turnieju szwajcarskim, gdzie gramy rund 9, 11, 13, w tym wypadku było 21, bardzo ważny jest finisz, czyli ostatnie rundy, jeżeli się wygrywa, no to oczywiście windujemy bardzo wysoko w tabeli. Janek spisywał się tutaj bardzo dobrze, wygrywa w przedostatniej rundzie między innymi z Andrejkinem, bardzo silnym arcymistrzem. No i ostatnia runda, Aleksiej Sarana, teoretycznie z całej tej stawki, z Mistrzostw Świata, zawodnik nie najsilniejszy, aczkolwiek no dziwnie to brzmi, gdy mówimy o arcymistrzu, prawie 2700, nadal bardzo mocny zawodnik, ale porównując do Janka, no to oczywiście Janek tutaj jest głównym faworytem w tej partii. Przedstawię tę partię. Ona była długa, ale to nie będzie trwało długo z mojej strony, moi drodzy, gdyż nie chcę was tutaj mocno zanudzać. Przejdę do rzeczy. Janek gra E4 i powiem tak, jeżeli Janek wygrywał tę partię, lądował na miejscu numer 2, jeżeli remisował, a tego nie wiedział przed grą, bo jeszcze to jeszcze zależało od innych wyników na szachownicach, ale w tym układzie, jak się to wszystko skończyło, no to przy remisie byłby trzeci, przy porażce niestety już poza podium. Więc E4, C5, tutaj skoczek, D6, D4, skoczek F6. Ciekawy ruch na zaskoczenie na pewno, wybicie też się zdarza, ale Janek zagrał klasycznie skoczkiem, tutaj wybicie, no i normalna obrona sycylijska, A6. G3. Dobre takie chyba podejście na blica, czyli ustawić pozycję bardziej suwaną, że tak powiem, z punktu strategicznego, czyli dużo manewrów, tak żeby troszeczkę zabrać przeciwnikowi czas na jakieś myślenie. Mi się wydaje, że całkiem ciekawy wybór. Goniec E7, tutaj goniec G5. W ogóle też ciekawe posunięcie, zaraz zobaczymy dlaczego. Otóż po goniec E6 Janek po prostu wybił tego skoczka, no i głównie chodzi o to, żeby zająć pole D5. Cała walka w obronie sycylijskiej właśnie w tych układach o ten punkt się toczy. Hetman D3, bardzo ciekawy ruch, który pozwala zrobić właśnie długą roszadę. Hetman B6, posunięcie na F3, skoczek C6, król B1, nic się nie dzieje, bierze D8, ale też można stwierdzić, że pozycja czarnych też jest bezproblemowa. To nie jest tak, że jednostronnie będziemy na to patrzeć, bo czarne nie mają tutaj żadnych jakichś problemów, chociaż bierze D8. Tu można sobie ten ruch chyba darować. Bardzo często też powtarzam, że pionek D6 czasami jest zatruty i nie warto go po prostu brać. Tutaj myślę, że lepszym posunięciem, no oczywiście się tutaj troszkę sugeruję silnikiem, no bo musiałbym bardzo długo siedzieć i rozkminiać dlaczego, jest zagranie wieżą na C8, zdecydowanie lepsze, żeby już walczyć o tą linię. Może skoczek na B4, może skoczek na A5. Przede wszystkim staramy się też celować w skoczka. Często są tutaj poświęcone z tym związane. A jeżeli byśmy na przykład zbili na D6 teraz, no to właśnie goniec na B3 może tego skoczka zlikwidować i wtedy zagrać wieżą na D8 z atakiem. Ten hetman miałby kiepską placówkę na A3 i byśmy tutaj na pewno wybili i można by było, nie wiem, powiedzmy zagrać goniec C7. Są takie małe problemy, powiedzmy, po stronie białych, niestety, ale no tak nie poszło w partii. Przejdźmy dalej. Bierze D8, skoczek D5. Jak to w blicu? Dużo błędów może się pojawiać, ale też niewykorzystanych błędów, znaczy dużo się błędów też nie wykorzystuje oczywiście na krótkim czasie. Po wymianie na D5 skoczek E7, hetman A5 zagrał, też sprytne zagranie, bo jeżeli byśmy tutaj na przykład białymi odeszli, to myślę, że posunięcie D5 byłoby bardzo ciekawe. Jeżeli czarne doszłyby do takiego posunięcia D5, no to myślę, że żadnych problemów po debiucie nie ma. Hetman A5, dobre podejście. Oczywiście wymiana hetmanów nie jest korzystna czarnymi, dlatego że po wymianie, wyobraźmy sobie, to skoczek wybija, atakujemy stępem. Możemy zagrać C4, możemy zagrać goniec na C4, żeby pilnować cały czas ten punkt D5 i spokojnie z takim, powiedzmy, z taką, Janek tutaj przemanewrowałby przeciwnika, jestem pewny, na tym poziomie. Hetman C6, goniec D3, na spokojnie, B5,
H4, Janek zaczyna tutaj na skrzydle coś działać, wieża AC8. Cały czas możemy zwracać uwagę też na czas, jaki przeciwnicy mają po danych posunięciach. Skoczek na G6, tutaj G5, posunięcie C3, normalna rzecz, skoczek F4, no i skoczek na C1. Też ciekawe podejście. Też chodzi o to, żeby tego skoczka sprowokować do tego, żeby wybił gońca, co jest dobrym układem białymi, bo byśmy wybili skoczkiem, potem wskakujemy fajnie na B4, zajmujemy pole i jest świetnie. Byłoby, bo zostało zagrane F6. Można powiedzieć z jednej strony, że małe harakiri, bo się otwiera linia G. Janek wybił. Goniec wybił, goniec C2, jednak teraz gońca postanowił Janek zachować, ten goniec może tu się świetnie po przekątnej sprawować. Król H8, skoczek D3, próba wymiany i tak też poszło, goniec C7, goniec, przepraszam, H5 nastąpiło, wieża, goniec B3, ja tak troszeczkę szybciej przestawiam, bo te posunięcia nie są jakimiś genialnymi zagraniami, to są normalne ruchy, hetman na A3, nic się nie dzieje. Ważne jest białymi to, że pole D5 jest zajęte, pozycja białych jest bardzo stabilna i nieco lepsza. Na pewno łatwiej się gra to białymi niż czarnymi. Tutaj manewry, goniec E6 i goniec właśnie przez E6 fajnie wskoczył na G4, broniąc pionka. To też jest dobry układ na pewno, ale jak się przebijać, no to powiem szczerze, nie jest łatwo, choć czas na pewno tu będzie odgrywał główną rolę w tej partii. Goniec D8, wieża na D1, tutaj A3, to też zawsze takie zabezpieczenie, żeby nie było B4. Król A2, takie naprawdę poprawiające ruchy, poprawiające pozycje, jednak król na A2 to taki standard, powiedzmy, w szachach, żeby poprawić swoje maksymalnie figury. Widzimy, co zrobi Janek. No i piękne działo Alechina, tylko że pytanie, czy białe są w stanie to wykorzystać? No właśnie, goniec jednak pilnuje pola D6, a poświęcić teraz... No chyba nie można za bardzo na D6, po prostu jakość mniej i nic za to byśmy nie mieli. Wieża D2, no Janek manewruje, oczywiście próbuje różnych rzeczy, tu się nic nie dzieje, żadnych błędów po jednej i drugiej stronie. Manewry, przestawianie tych figur cały czas, próbujemy na G7 coś zadziałać. Goniec E3, też dosyć sprytnie to poszło, goniec B6, wieża G4, wieża, manewry cały czas się powtarzają i wieża z ósemki ruszyła na F7. I to jest błąd ze strony Sarany. Moi drodzy, Janek zagrywa bardzo dobrze. Hetman A8 szach. Nic prostszego. Wieża F8. No i nie wiem, dlaczego Jan Krzysztof Duda nie zbił pionka. Tak po prostu. Nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. Nie mam pojęcia, bo Janek wrócił na D5. Jeżeli byłoby wzięcie pionka, no to ja nie widzę tutaj jakiejś opcji czarnymi, żeby te pozycje uratować. To jest po prostu strata pionka. No i teraz przykładowo zauważmy, że tutaj grozi wzięcie na G7, grozi wzięcie tutaj, no pozycja jest kompletnie wygrana. Janek może się obawiał takiego posunięcia, ale to wszystko działa, bo jest B3. Wieża fajnie broni dwójki, trzeba wrócić hetmanem, no i tutaj moglibyśmy trzasnąć. Jest po zawodach, bo po wybiciach do końca zauważmy, że bierzemy gońca. No więc... koniec partii by był. Nie mam pojęcia, dlaczego Jan Krzysztof Duda tego nie zbił. No, powiem też szczerze, jak się oglądało jego partię, może nie był w jakiejś super rewelacyjnej formie, ale zwróćmy uwagę, że nie będąc w rewelacyjnej formie, ma szansę zdobyć wicemistrzostwo świata. No, coś niebywałego. Nie, jednak hetman zagrał na D5 w tej partii. No i dalej. Wieża na F7, król A1, goniec A7, goniec na E6 ze strony białych. I tutaj wieża zagrała na E7. Cofnę jeden ruch i pragnę zwrócić uwagę na ciekawe posunięcie, które mógłby wykonać Duda. Mianowicie wieża G6. Bardzo ciekawy taktyczny ruch, dlatego że weźmy pod uwagę tylko i wyłącznie bicie pionkiem, no bo jak nie, no to pewnie byśmy uprościli i wymienili jedną wieżę. No i przy tym układzie, jeżeli pionek by wybił, to wybijamy pionkiem. I teraz widzimy, że hetman po przekątnej nie pozwala odejść królowi, a grozi wieża H2. No i tutaj chyba takim jednym z lepszych posunięć, no to byłoby zagranie goniec E3, żeby bronić na H6 i po zagraniu goniec mógłby się zasłonić. Po wybiciu tutaj hetman mógłby wybić na F7 i cały czas hetman A8. W tym układzie cały czas zbieramy tego pionka A6. Ten motyw hetman A8 i wzięcie pionka się powtarza bardzo często. Przykładowo jeszcze po G6 i po zagraniu gońcem
Tutaj na przykład ruch D5 też sprytny, bo atakujemy hetmana, ale myślę, że bez problemu wybijamy pionka. Tutaj po wybiciu pionek wybija i nic się nie dzieje. Białe mają dwa pionki więcej, trzy wolne piony. Koniec partii. Tutaj Janek by wygrał bez problemu, mając nawet 3 sekundy na zegarze plus inkrement dwusekundowy oczywiście. No niestety, tak nie poszło. Goniec zagrał na E6. No i tutaj wieża E7. Cały czas teraz następowały no manewry. Widzimy te figury. O właśnie, figury się trochę powtarzały. Janek już po prostu szukał na siłę jakiejś zaczepki. Zagrał A4. No ruch trochę nietrafiony, to posunięcie niestety tutaj nie zdaje egzaminu, aczkolwiek nie jest to przegrana pozycja. Chodzi o to, żeby może nie ruszać tej struktury pionków, jednak to było dosyć stabilne i bezpieczne dla białego króla. No ale poszło A4, hetman B7, król A2, no i tak jak widać te manewry tutaj się powtarzają. Wymiana hetmanów w ogóle nastąpiła, co jest taką wiadomością chyba czarnymi, dla czarnych dobrą, że już przy takim gońcu ciężko chyba będzie tą pozycję przegrać, tym bardziej, że czarne właśnie wybijają pionka na A4 i ten goniec czuje się tutaj bezpiecznie, nie można B4, bo zawsze wbicie w przelocie. Wieża G5, no ale cały czas pozycja jest stabilna, tutaj też nie powinno się nic wielkiego dziać. Panowie sobie manewrowali, no Janek widzimy, że już jest trochę, powiedzmy, w gorszej pozycji, dlatego że ta wieża już strzela w pionka. Jednak cały czas manewry, manewry. Ja tutaj to szybciej troszeczkę przestawię, bo nie wymaga to jakiegoś ogromnego komentarza. To chodzi o nabijanie troszeczkę czasu, szukanie w trakcie jakiegoś planu. G6 nastąpiło. No i G6 jest ruchem, po którym Janek wybił tego pionka. Niestety jest to ruch błędny. Błędny, dlatego że wieża wchodzi na H2 i są ogromne problemy. Jak należałoby zagrać po ruchu G6? Bardzo ciekawy motyw, moi drodzy. Powstaje po ruchu F4. Bardzo ciekawy ruch, dlatego że jak bicie tutaj, mogę to zbić, to jest bicie na E5. No i jak tutaj bicie, no to tak naprawdę no, odejście gońca, powiedzmy, nie wiem, na H3 mogę spróbować tutaj zbić, ale myślę, że jakiś wtrącony ruch wieża F1. W każdym razie pozycja się bardzo upraszcza i białe na pewno nie są w stanie tego przegrać, tak powiem wprost. Ale jeżeli tutaj jeszcze tylko cofnę po G6 i F4, przepraszam, F4, i bicie, to moglibyśmy zagrać E5. Bardzo ciekawy motyw, jeżeli bicie, no to zbijamy gońca i tutaj białe miałyby szansę z figurą tę pozycję po prostu wygrać. Może nie byłoby to takie jeszcze proste, bo trochę pionów zostało po stronie czarnych, ale szansa by była. Niestety Janek wybił na G6, no niestety, bo wieża weszła na H2 i robi się gorąco. Wieża B1 trzeba bronić i posunięcie A3. Co ciekawe, ruch, który narzuca się bardzo, ale nie jest to najlepsze posunięcie. W tym momencie Janek zagrał bicie na H7. Dlaczego nie jest to najlepsze posunięcie, a jakie posunięcie byłoby lepsze? Można sobie zatrzymać materiał, spróbować poszukać opcji dla czarnych. Otóż czarne mogłyby zagrać wieża B3. I grozi mat, moi drodzy, na H3. Więc no, trzeba było odejść królem na przykład na A1 albo zbić gońca. Ale to się wiąże też, chociaż zbicie gońca, no ale to i tak jest koniec partii w zasadzie. Nie, no to jest koniec partii. Tutaj ta wieża jest z pionkiem bardzo silna, zawsze grozi przełom, więc nie ma co analizować. No niestety, ale nastąpiło A3. Janek zbił, wieża zbiła i wbrew pozorom ta pozycja nie jest przegrana czarnymi. Wydawałoby się, przepraszam, przegrana białymi, ale wydawałoby się, że jest. Otóż, no Janek niestety zagrał wieżą na D1 i to jest gwóźdź do trumny, bo to posunięcie nie daje kompletnie nic, ale cały czas motyw, moi drodzy, F4. Ta aktywność, tutaj ta aktywność mi się bardzo podoba. Pamiętacie, bicie to E5 i tutaj kosimy tego gońca, który jest głównym tutaj motorem napędowym i trzyma pionka A3. No cóż, niestety Janek tego nie zauważył. W partii nastąpiło tak. Jak widać, wieża B7 wróciła i tutaj wieża H1, bicie. I niestety tu jest pozycja już bardzo ciężka białymi. Wygrać się nie da absolutnie, chyba że białe podstawią wieżę w jednym ruchu, co się nie zdarzy. No wieża zagrała na B1, wieża wróciła, goniec, tutaj sprzątanie świata. Oczywiście jeszcze widzimy, że po wieża B3 Janek próbuje
zremisować, bo po wybiciu to jest remis, moi drodzy. Bo po zagraniu królem zawsze zagramy gońcem, trzymając tego pionka i król zawsze będzie stał na polu A2 i tutaj będzie sobie manewrował, cały czas chodził, albo goniec cały czas to samo miejsce będzie wracał, więc tu byłoby blisko, no ale wymiana wież nie wchodzi w rachubę czarnymi. No i tutaj po kilku posunięciach, tak jak widać, czarne już bez żadnej presji na 9 sekundach poprawiają swoją pozycję. Król się przedarł do pozycji białych, no i tutaj już Janek no kompletnie nie ma co grać, zagrał gońcem, wieża B6, widzimy atak na króla, król, wzięcie nastąpiło, no i w tym momencie Janek niestety poddał partię, zły był strasznie jak osa, ja się nie dziwię, gdyż raz, że mógł wygrać, bijąc tam wcześniej pionka na A6, a dwa, że no grał pozycję bez większego ryzyka z remisem, ale on o tym nie wiedział, że przy remisie ma brązowy medal. Widać tutaj waleczność do samego końca. Mimo wszystko, Janku, gratulujemy dobrej postawy. Partia ciekawa, z dramaturgią, ale takie są szachy, nic nie poradzimy. Dziękuję za uwagę i polecam też pobranie darmowego e-booka, gdyż wysyłam wtedy maile. Zostawiacie mi oczywiście swojego maila. A szachowe fundamenty już niedługo będą dostępne. Plus coś jeszcze, za dużo nie zdradzam. Do zobaczenia, cześć.